Jest 11 w nocy, jestem w namiocie pod klasztorem benedyktynów w Tyńcu przy skale. Sypie śnieg, namiot jest biały, kajak jest obok, też jest biały. Dzisiaj był niezwykły dzień, naprawdę. Zaczął się w klasztorze franciszkanów, a skończyliśmy w Tyńcu. A wystartowałem o 6:30 z zerowego kilometra. Pogoda była zmienna, raz było słońce, raz śnieg. Trochę wiatru, trochę pruszącego śniegu, ale niezwykły dzień, naprawdę, jak z bajki. Czarne kormorany, stado łabędzi, które mi towarzyszyło, ale przede wszystkim życzliwi ludzie, którzy spotkałem po drodze. Naprawdę dziesiątki czy setki ludzi, których spotykałem na nadbrzeżach, na mostach. Płynąłem też z Mateuszem i Anią, którzy razem płynęli na kanu i duży kawałek płynęliśmy obok siebie, także no naprawdę warto było ten dzień przeżyć. A na koniec jeszcze w klasztorze benedyktynów miałem spotkanie z osobami, które są tutaj w ramach postu i to było też niezwykłe duchowe spotkanie, także piękny dzień. Piękny. I cud, że udało mi się tak daleko dotrzeć.